Dzień dobry, Tomek Hołast z Zrzutka.pl. Dziś będę rozmawiał z Piotrem Ziębą z Krakowa, organizatorem zrzutki na stworzenie Centrum Uprawy Grzybów. Piotrze, czy mógłbyś nam opowiedzieć, skąd zamiłowanie do grzybów? No cóż, jestem absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Już na studiach inżynierskich zainteresowałem się grzybami. No, kończyłem ogrodnictwo, zajmowałem się tylko roślinami i doszedłem do wniosku, że warto byłoby się zainteresować czymś innym. Udało mi się po prostu namówić dziekana uniwersytetu, że mam pomysł. Chciałbym się zająć właśnie uprawą grzybów jako czymś nowym. Że tak powiem, powoli się zaczęło to rozwijać. Wpierw właśnie jako koło naukowe dostałem własne miejsce. Wpierw też to było 4 lata, już właściwie 5 lat temu, to zostało, pewne fundusze dostałem właśnie na stworzenie takiego miejsca, no i zaczęło się to powoli rozwijać. Pracę magisterską broniłem z uprawy grzybów, jako że ciężko było to wszystko zostawić, no to zostałem i na doktoracie, no i temat dalej się cały czas rozwija. Jak nazywa się specjalizacja jakby grzyboznawstwa? Znaczy ogólnie osoby zajmujące się grzybami to mykolodzy, natomiast ja w gruncie rzeczy jestem ogrodnikiem. No, uprawa grzybów to jest właśnie dziedzina, gałąź ogrodnictwa, więc w gruncie rzeczy ogrodnictwo też, doktorat też robię z dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, więc w gruncie rzeczy jestem ogrodnikiem, ale też trochę farmaceutą. Powiedz, na świecie ile mamy gatunków grzybów, a ile jest w Polsce? No to jest ciężkie pytanie, ponieważ ogólnie w tym momencie jest opisanych ponad 100 tysięcy gatunków, natomiast kilka lat temu ukazała się bardzo ciekawa publikacja naukowa w jednym z najsłynniejszych czasopism Nature i tam pewien profesor oszacował, że mając na uwadze, że każda roślina jest związana z kilkoma gatunkami grzybów, mamy te wszystkie lasy tropikalne, no to szacuje się, że tych gatunków może być nawet 1,5 miliona. Mówimy oczywiście o większości o takich mikroskopijnych, żyjących w glebie, które po prostu są niewielkimi organizmami, ale no prawdopodobnie taka ilość jest kilka razy więcej niż roślin i zwierząt. Ile gatunków grzybów ty znasz? Ciężko powiedzieć. No, nie jestem jakimś wielkim specjalistą, jeśli chodzi o grzyby leśne, czyli no, nie jest tak, że pójdę do lasu i każdego grzyba rozpoznam, chociaż też w tą stronę się kształcę i na doktoracie udało mi się bardzo rozwinąć tą moją wiedzę. No, specjalizuję się jednak w uprawie, więc znam gatunki uprawne, wiem jak się je uprawia i to jest taka moja specjalizacja. Rozumiem, a powiedz, nie powiedziałeś do końca, ile z grzybów znasz, ale ile grzybów próbowałeś w swoim życiu? Jeść? Tak. Ojejku, też ciężko powiedzieć. No, już od małego po prostu chodziłem z dziadkami na grzybobranie, więc wszelkie te kozaki, prawdziwki, maślaki, wszystko to uczyłem się rozpoznawać. No, jak każdy, pieczarki, boczniaki. No i potem zaczęły się już też różne kursy, na których byłem organizowany, gdzie uczyłem się rozpoznawać grzybów. Natomiast no, zjeść może 20-30 gatunków, 40, ciężko powiedzieć. Który był najsmaczniejszy? Szczerze powiedziawszy, bardzo lubię twardnika japońskiego, shiitake. Jest to bardzo ciekawy grzyb jadalny. Też łuskwiaki, którego dzisiaj przyniosłem, jest ciekawym grzybem na zupę czy do jajecznicy. No też na przykład maczużnik bojowy, który jest trochę suplementem diety, no bardziej jego działanie pobudzające i jako, że też uprawiam sport i to wzmocniło moją wydolność, więc to też zaciekawiło mnie i było to ciekawe po prostu rzecz do spróbowania. A ile jest w Polsce gatunków grzybów jadalnych? To jest też trudne pytanie, ponieważ... Tych naturalnie rosnących. Tak, to jest też trudne pytanie, ponieważ jest sytuacja taka, że niektóre gatunki w Polsce są uznawane za niejadalne, na przykład w Azji są jak najbardziej spożywane. Podaj proszę przykład. Wiele chub, na przykład wrośniaki, które mają właściwości prozdrowotne, są w Polsce uważane za grzyby niejadalne. W wszelkich atlasach dowiemy się, że są niejadalne, natomiast no, nawet są sprzedawane już suplementy diety z ich produkowanej. Można takie zakupić właśnie dzięki ich właściwościom prozdrowotnym. Czy twoje badania mogą doprowadzić do tego, że obalisz pewne mity właśnie grzybów niejadalnych i tych jadalnych? Co sprawia, że grzyb jest niejadalny?
No, po prostu efekty uboczne w przypadku różnych substancji, które mogą działać trująco, czyli problemy od takich niewielkich problemów, czyli układu pokarmowego, po no, mamy muchomora sromotnikowego, którego spożycie może się zakończyć śmiercią dla człowieka. Więc chociaż wbrew pozorom, no, grzybami się bardzo dużo w Polsce straszy, że są bardzo trujące i rzeczywiście jak jest ten sezon na sromotnika, no to jak tylko ktoś się zatruje, to jest od razu wielka akcja w mediach, że jest pierwsze zatrucie sromotnikiem i tak dalej. Natomiast tak naprawdę, gdy porównamy do ilości trujących roślin, no to tych śmiertelnie trujących grzybów jest w Polsce naprawdę niewiele. A czy grzyby są zdrowe? No to zdecydowanie są zdrowe. Tutaj moja druga promotor, profesor Bożena Muszyńska z Wydziału Farmacji UJ-u, no, bada grzyby od 30 lat. Badań przeprowadziła mnóstwo publikacji naukowych. No i naprawdę warto je włączyć do swojej diety. No, udowodnione jest ich działanie przeciwnowotworowe, stymulują one nasz układ odpornościowy. W Chinach się po prostu stosuje w terapiach nowotworowych jako właśnie taki wzmacniacz. No ale też mają wiele witamin, szczególnie z grupy B, mikro, makroelementy, więc no, jest to naprawdę wartościowy produkt, który warto włączyć do swojej diety. Powiedz, za jakie właściwości najczęściej ceni się grzyby? No, myślę, że jest to bardzo związane z miejscem, o którym mówimy. Jeśli patrzymy o Polsce, no to w naszym kraju jest bardzo... Ogólnie wszyscy lubią grzyby, jednak jak myślimy o grzybach, to od razu są to grzyby leśne. Natomiast z uprawnych, no to właściwie mamy tylko pieczarkę i trochę boczniaka, który staje się coraz popularniejszy. No i tutaj zdecydowanie też no, grzyby są spożywane dla smaku i aromatu. No, wiadomo, że każdy, kto próbował borowika, nawet wysuszonych grzybów, ich aromat, no to jest to coś, co jest świetne potrawy, można z tego sporządzić i tak dalej. Natomiast jak właśnie mówię cały czas o tej Azji, bo w Chinach produkowane i spożywane jest 90% światowej produkcji, no to tam sytuacja jest właściwie odwrotna, tam się olbrzymie ilości uprawia, mamy mnóstwo gatunków, które są zupełnie nieznane w Polsce, więc jest to bardzo związane po prostu z różnymi narodami. Słowianie są mykofilami, natomiast już gdzieś tam w Niemczech na przykład jest, ludzie się bardziej nawet boją zbierać tych grzybów w lesie, nawet są ograniczenia w ilości, które mogą być zebrane. Mhm. A powiedz o najciekawszych zastosowaniach grzybów. No to myślę, że jednym z takich ciekawszych gatunków jest maczużnik, o którym wspomniałem. Właściwie są dwa gatunki najbardziej znane. Maczużnik chiński, który jest zbierany w Tybecie, oraz maczużnik bojowy, który można uprawiać w warunkach sztucznych. Zaczęło się wszystko od tego maczużnika chińskiego, który tam w medycynie chińskiej był od zawsze stosowany właśnie przez Tybetańczyków, wzmacniał w tych trudnych warunkach, wzmacniał ich organizmy i też był takim panaceum na wszystko. Natomiast w latach 90. nagle wszyscy lekkoatleci chińscy zaczęli wygrywać na olimpiadach, zaczęto ich badać i okazało się, że no nie mają żadnych nielegalnych środków dopingujących, tylko właśnie spożywają tego grzyba, który ma w sobie substancję, która pobudza właśnie nasze komórki, nie ma żadnych efektów ubocznych. No i co najważniejsze, ten maczużnik to nie jest taki typowy grzyb kapeluszowy jak na przykład te, tylko jest to taki grzyb, który pasożytuje na owadach, więc wyrasta on z larwy lub poczwarki, tworzy niewielkie owocniki. No też chociażby są badania nawet prowadzone, żeby stosować go jako środki ochrony roślin, więc zastosowań ma bardzo dużo, no a te właśnie prozdrowotne, stymulujące nasz organizm, no też dużo jest badań, okazuje się, że może też mieć działanie przeciwnowotworowe, ogólnie też wzmacniające, no dla mnie jest jeden z ciekawszych gatunków uprawnych ten właśnie maczużnik bojowy. Czy można powiedzieć, że on jest mięsożerny? No w gruncie rzeczy tak, no, pożywia się larwami owadów, więc i to jest jego podłoże, więc jest owadożerny. I nie jest traktowany jako doping? Nie jest traktowany jeszcze jak doping. Raczej nie będzie, bo doping zwykle jest uważany za coś nielegalnego, jeśli są efekty uboczne. Natomiast to zostało już tak dobrze przebadane, że okazało się, że nawet regularne spożywanie tego grzyba w żaden sposób nam nie szkodzi, a wręcz pomaga. Mhm. Czy osoby, które wesprą Twoją zrzutkę, mogą zamówić takiego maczużnika u Ciebie?
Tak, no u mnie na mojej zrzutce jest określone finansowo ilość pieniędzy, kiedy wysyłam tak zwany balot uprawny. Co prawda z maczużnikiem mam obecnie problem, ponieważ jego grzybnia trochę mi się zdeformowała, ale jak tylko uda mi się wyremontować pierwsze pomieszczenie, właściwie to jest kwestia 2 tygodni, żeby będę mógł z powrotem zacząć działać, no to postaram się zregenerować tą grzybnię. Co prawda jego uprawa wygląda w trochę inny sposób, bo jest to w słoikach, ale jak ktoś będzie chciał, no to myślę, że tak z każdą osobą, która mnie wesprze, będę się indywidualnie kontaktował i jak ktoś będzie chciał maczużnika, to wyślę wtedy maczużnika w słoiku. Co jest najtrudniejsze w hodowli grzybów? No, bardzo dużo rzeczy. No, przede wszystkim, żeby otrzymać owocniki, trzeba mieć sterylne warunki pracy, czyli specjalne komory laminarne, trzeba mieć też odpowiednie pomieszczenia, w których można zaszczepiać. No, jeśli na przykład mówimy o tym pomieszczeniu, no to tu jest mnóstwo zarodników różnego rodzaju grzybów pleśniowych. No, jak zostawilibyśmy cokolwiek, to zaraz jakąś, no to co w kuchni obserwujemy, gdy mamy jakiś kawałek chleba, szybko pleśnieje. Jeśli się chce się uprawiać grzyby, no to też trzeba właśnie mieć warunki, które powodują, że eliminuje się te zarodniki z powietrza. Kolejne, jak już mamy taką kostkę właśnie przerośniętą czystą grzybnią, no to trzeba za jej odpowiednie warunki uprawy przygotować, czyli wysoką wilgotność powietrza, stałą temperaturę, a równocześnie stałą wymianę powietrza. Grzyby produkują olbrzymie ilości dwutlenku węgla, więc jeśli byśmy to wszystko zamknęli, no to wtedy te owocniki nie miałyby po prostu ładnego wyglądu, tylko byłyby zdeformowane. Więc trochę tych problemów jest, chociaż równocześnie jest możliwe w taka nieintensywna uprawa na kłodach drzewa, na przykład, czy na takim, nawet w kuchni taką kostkę na przykład boczniaka można wyłożyć i też owocniki się pojawią. Więc z jednej strony jest, żeby mieć najlepszej jakości grzyby, no to trzeba bardzo dużo warunków kontrolować, ale da się to też robić w piwnicy czy w ogrodzie. Na co zostaną przeznaczone środki ze zrzutki? No, środki ze zrzutki są właściwie cały czas wykorzystane. W tym momencie to, co było dla mnie najważniejsze i dlaczego zrzutkę założyłem, to miałem możliwość zakupu autoklawu. To jest takie specjalne urządzenie, które właśnie służy do przygotowania takiego podłoża. To jest sprzęt używany, nowe, kosztują bardzo dużo pieniędzy, a ten miał bardzo korzystną cenę. To udało mi się zakupić, a kolejne rzeczy, no to dość takie nietypowe, potrzebne właściwie do remontu, czyli różnego rodzaju farby, gipsy, cementy, no w tym momencie na to zostało większość pieniędzy przeznaczone i tym po prostu udało mi się jedno pomieszczenie przygotować pod takie czyste laboratorium. No więc głównie będą to właśnie różne materiały budowlane. Jeśli zrzutka jeszcze bardziej się rozwinie, no to być może jakieś drobne laboratoryjne sprzęty, które też są potrzebne, żeby bardziej ergonomicznie całą uprawę prowadzić. Na Twojej zrzutce można znaleźć nagrody, które otrzymają wspierający, przekraczający, wpłacający kwoty o odpowiedniej wysokości. Możesz powiedzieć coś więcej o tych nagrodach? Tak, no na pewno tutaj te najwyższa nagroda, jaką tam oferuję, to taki kurs po prostu o uprawie grzybów, gdzie postaram się takiej osobie, która by to wybrała, przekazać całą moją wiedzę, pokazać laboratorium, nauczyć tej uprawy tak, żeby teoretycznie nawet jakiś własny biznes przeprowadzić, ale myślę bardziej, żeby też amatorsko to zrobić. Kolejną nagrodą są właśnie takie baloty uprawne, które pozwolą na uprawę w własnym domu czy piwnicy różnych gatunków grzybów. Każda osoba będzie mogła wybrać z kilku gatunków i takie coś będę mógł przygotować. Też nagrodą jest taka grzybnia, którą można zaszczepić na kołkach, na przykład w ogrodzie, w kawałek drewna, co pozwoli właśnie na uprawę w takich warunkach amatorskich. No i też po prostu każdego, kto wpłaci, właściwie zapraszam na taki wykład, który będzie na Uniwersytecie Rolniczym, w którym też postaram się wiedzę swoją przekazać. Wykład pod tytułem Fascynujący świat grzybów, więc dużo różnych ciekawostek o królestwie grzybów.
Gdzie można śledzić postępy na temat Twoich prac? Prowadzę grupę facebookową, której link można znaleźć właśnie na stronie Zrzutki albo po prostu wpisując na Facebooku Centrum Uprawy Grzybów. Staram się tam regularnie po prostu pokazywać, co już zostało zrobione, bo no, od początku Zrzutki tego i udało się bardzo dużo zrobić. Właściwie całe jedno pomieszczenie już jest gotowe. Równocześnie też wszelkie zdjęcia moje z upraw można obserwować na Instagramie, które też prowadzę, więc to są, myślę, że najłatwiejsze możliwości, żeby zobaczyć, co robię, a także, żeby się ze mną skontaktować. Czy w swoich badaniach będziesz dokumentował właściwości grzybów? Moje badania w ramach doktoratu polegają na testowaniu różnych podłóż i dodatków do podłoży w przypadku boczniaka. I to jest taki główny mój temat doktoratu, ale równocześnie razem z panią profesor Muszyńską i też panią profesor Sękarą z Uniwersytetu Rolniczego no, mamy bardzo dużo różnych pomysłów na badania. Powstają prace inżynierskie, magisterskie, publikacje naukowe też są naszym właśnie głównym celem, żeby te badania opublikować. Różne porównawcze, ale też badanie nowych gatunków, które na przykład udało mi się wyizolować środowiska naturalnego i sprawdzenie ich, czy na przykład nie mają jakichś ciekawych właściwości leczniczych. Mhm. Są grzyby mają właściwości lecznicze, wspominałeś, że są źródłem witamin, wzmacniają organizm. Są też grzyby halucynogenne. Skąd biorą się takie właściwości? Grzyby halucynogenne, czyli zawierające psylocobinę, no mają w sobie właśnie tą substancję aktywną, która w jakiś sposób w naszym mózgu wpływa i nawet nie powoduje halucynacji, tylko bym powiedział, że zmienia świadomość. Ogólnie temat ten Centrum Uprawy Grzybów się nie będzie zajmowało, bo wbrew pozorom jest on bardzo dobrze zbadany. Na świecie bardzo dużo badań się prowadzi nad grzybami halucynogennymi. Co ciekawe, nawet są badania, które wykazują, że być może właśnie taka będą używane jako lek na różne stresy pourazowe czy nawet depresje. Wiem, że takie badania były prowadzone. No ale jest to temat równocześnie dość kontrowersyjny, bo są też skutki uboczne, więc, że tak powiem, ograniczam się do grzybów, które są bezpieczne, jadalne, a takie, które są przede wszystkim nielegalne, no to nie ma potrzeby, żeby się nimi zajmować. Jak przyrządzać grzyby? Większość grzybów oczywiście należy termicznie przygotować, choć na przykład pieczarkę można z niej robić na surowo sałatkę, ale jednak zaleca się, żeby ją termicznie wpierw czy ugotować, czy podsmażyć. No i myślę, że no, ilość potraw, jakie można znaleźć z grzybów jest olbrzymia. No, z boczniaków można robić pseudokotlety panierowane i niektórzy wręcz, czy na przykład flaki, więc też takie wegetariańskie pomysły są na ich przygotowanie. Też warto właśnie wspomnieć, że taka zupa grzybowa z boczniaka powoduje, że te wszystkie substancje aktywne są łatwo przyswajalne, więc no, warto je wpierw właśnie na przykład ugotować, zrobić zupę, bo taki wywar z grzybów ma naprawdę dużo substancji prozdrowotnych i też wbrew pozorom nie jest jakiś bardzo ciężkostrawny. Chcesz zabrać 22 222 złote, cel tak. Osiągnięty w 1/3. Mhm. Wsparło Cię już 67 osób tak. I kilka tygodni zostało do końca. Mhm. Wciąż jeszcze można Cię wspierać, ale czego Ci życzę oczywiście i trzymam za Ciebie kciuki, że akcja się powiedzie. Co później? Co dalej? Raczej po pierwsze bardzo podoba mi się w Zrzutce to, że można swoją akcję przedłużać, więc nie wykluczam, że po prostu akcja będzie dalej przedłużana, aż po prostu uda mi się zrealizować to, co chcę. No, pierwotnie kwota, którą zbierałem była znacznie większa, ale doszedłem do wniosku, że lepiej będzie ją trochę obniżyć i po prostu wpierw pokazać, co zrobiłem, potem ewentualnie, gdy będzie większe zainteresowanie, to ją zwiększyć, pokazać po prostu kolejne cele w kosztorysie wykazane będę chciał realizować. Ale też nie wykluczam, że być może uda się zdobyć jakiś inny projekt, inne finansowanie. Jednak, no, tak jak mówię, cały czas rozwijam się, te pieniądze są wykorzystywane na to, co zaplanowałem i, no i jestem zadowolony z całej akcji. Jak zechciałbyś tak krótko, konkretnie zachęcić naszych widzów i słuchaczy do wsparcia Twojej akcji?
Znaczy, wiadomo, że moja akcja jest dość nietypowa. W Polsce crowdfunding bardziej, czyli te zbiórki społeczne, bardziej się kojarzą z czymś charytatywnym, z pomaganiem. U mnie no, w pewnym sensie potrzebuję pieniądze na realizację takiego projektu badawczego. Dlaczego warto mnie wesprzeć? No, myślę, że temat grzybowy ma bardzo duży potencjał właśnie naukowy, ale też przyszłościowy, żeby wprowadzać nowe gatunki w Polsce do spożywania. Być może odnaleźć jakieś nowe substancje prozdrowotne, więc a równocześnie no, mam nadzieję, że będę mógł dalej kontynuować swoją pracę badawczą, też przekazywać moją wiedzę dalej. No, uprawa grzybów też dla młodych ludzi może być czymś, środkiem dochodu. Wiem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne są niewielkie farmy, na których ludzie uprawiają grzyby, sprzedają w lokalnych swoich miastach i po prostu z tego żyją, więc to też jest coś, co właśnie widzę jako przyszłość, żeby no po prostu przekazywać wiedzę, tak żeby w przyszłości ludzie dzięki niej mogli zarabiać, no ale żeby to robić, to potrzebuję mieć też miejsce, gdzie mogę przeprowadzać swoje badania i też po prostu nauczać, pokazywać, jak można w prosty sposób uprawiać grzyby. Dlaczego zdecydowałeś się na wybór narzędzia zrzutka.pl? Wpierw przeglądałem różne serwisy, bo trochę ich mamy w Polsce. No, zrzutka na pewno spodobała mi się z tego powodu, że raz dość jasno są wszelkie zasady określone w regulaminie, a równocześnie jest bardzo elastyczna, czyli tak jak mówiłem, można zmieniać cel, długość, ilość pieniędzy, które się zbiera. Te pieniądze są cały czas po prostu na bieżąco, można je wypłacić. Łatwo jest po prostu też komunikować się z ludźmi. Serwis jest po prostu bardzo przejrzysty, no i popularny wśród Polaków. Dlatego no, doszedłem do wniosku, że będzie najlepszy, żeby po prostu mój projekt przedstawić. Czy chciałbyś się podzielić jakimiś radami ze słuchaczami? Mówię radami takich dla organizatorów zrzutek. Mhm. Na pewno warto próbować. Taki tekst na zrzutce powinien być, nie należy przesadzać z pisaniem, bo ludzie jednak, że tak powiem, jak mają dużo tekstu, takie coś potrafi odrzucić. Warto wrzucić różne ciekawe zdjęcia, które przedstawią to, co chcemy osiągnąć. Zdecydowanie bardzo warto nagrać film, ale też nie powinien być za długi, w którym po prostu pokazujemy się i opowiadamy, co chcemy osiągnąć. No i też uważam, że dość ważne są nagrody. Po prostu jak ktoś może coś otrzymać dzięki pomocy nam, to jest to na pewno duży plus. Więc myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, a zarazem no, cały czas informowanie ludzi o postępach, tak żeby taka osoba, która już wpłaciła, no to żeby wiedziała, że jej pieniądze nie gdzieś zniknęły, ale rzeczywiście zostały wykorzystane w sposób taki, jaki miały być. Piotr, chciałbym Ci serdecznie podziękować za ten wywiad. Trzymamy za Ciebie kciuki, będziemy Cię wspierać. Chciałbym zachęcić też słuchaczy i naszych widzów do wspierania zrzutki Piotra. Znajdzie się ją na zrzutka.pl, stworzenie Centrum Uprawy Grzybów. Na Facebooku gdzie można znaleźć informacje? Też jak wpisze się Centrum Uprawy Grzybów lub przez zrzutkę, na samym dole jest link, gdzie jest strona facebookowa i tam, że tak powiem, na bieżąco wszelkie informacje, co się dzieje, są przekazywane. Polecam tam też takie krótkie artykuły o grzybach, staram się umieszczać, więc nie tylko są informacje, tylko też właśnie różne ciekawostki, które myślę też warto przeczytać. Piotrze, bardzo dziękuję za odwiedziny. Wam również dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie historii Piotra i zapraszam do kolejnego odcinka.